W sali Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu gmina Wągrowiec przygotowała Dzień Kobiet na wesoło. Zebrane panie powitał wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak wraz ze swoim zastępcą Jerzym Łukaszczykiem oraz przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Andrzejewskim i Kamilem Zawadzkim, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie. Dzień dobry paniom. Witamy wszystkie przybyłe panie na dzisiejsze gminne święto z okazji Dnia Kobiet. Drogie panie, w imieniu własnym, w imieniu mojego zastępcy, a także dyrektora Ośrodka Kultury w Łeknie, pełniącego jednocześnie funkcję koordynatora działań gminy w zakresie pomocy dla mieszkańców Ukrainy i samego kraju Ukrainy, witam panie bardzo, bardzo serdecznie i ciepło. Drogie panie, dzisiejsze święto, Dzień Kobiet, na co dzień tak radosne, tak oczekiwane zarówno przez panie, jak i przez panów, o czym jestem przekonany, przysłania już nie problem pandemii koronawirusa, ale przysłania to, co obserwujemy przez media, a czego doświadczają panie, kobiety, dzieci, dziewczynki, ludzie za naszą wschodnią granicą, gdzie od 13 dni przez ich kraj przetacza się zbrodnicza machina wojenna. Odbierając to, co dbały, co chciały i pielęgnowały, zabierając w zasadzie to, co wielu wyznacza sens życia. Odbierają wiarę, odbierają nadzieję. My dzisiaj tutaj wszyscy zgromadzeni chcielibyśmy właśnie to nasze święto, to nasze wspólne spotkanie zadedykować wszystkim paniom, wszystkim mieszkankom Ukrainy jako swoistego rodzaju wyraz solidarności pomiędzy paniami, panie z gminy Wągrowiec dla mieszkanek, pań, Ukrainek. W tym celu dzisiaj puścimy po rzędach puszkę, która myślę, że w swojej wymowie zawiera to, co chcielibyśmy przekazać, a mianowicie bezinteresowną pomoc właśnie dedykowaną mieszkankom Ukrainy. Środki zgromadzone z dzisiejszych zbiórek przekażemy na adres miasta Przemyśla, na konto, na którym miasto Przemyśl gromadzi środki z dobrowolnych zbiórek. Albowiem to miasto w ciągu tylko jednego dnia przez przejście graniczne przetoczyło się 18 tysięcy osób. To wymaga ogromnej pracy, logistyki, zaangażowania i pracowników, i wolontariuszy. Wiele rzeczy dzieje się z dobroci serca, ale za część, taką jak chociażby energia, jak paliwa, jak inne opłaty, trzeba po prostu uregulować należność. Wiemy, że dzięki tym naszym środkom te osoby także znajdą tymczasowe schronienie do czasu skierowania do ośrodków docelowych. Chcę zaznaczyć, że nie ma przymusu tutaj wkładania do tej puszki. Ktoś, kto nie jest przygotowany na dzisiejsze spotkanie, to bardzo serdecznie przepraszam, że być może wywołuje taki dyskomfort, ale ta myśl zrodziła się właściwie w związku z eskalacją imigracji z jednej strony, a z drugiej strony z eskalacją działań wojennych prowadzonych przez Rosjan. Drogie panie, a czegóż chcielibyśmy życzyć paniom z okazji jutrzejszego święta? Jak powiemy, że zdrowia, to doświadczeni w większości
okresem pandemicznym przyjmiemy to za bardzo dobrą monetę. Jak powiemy, że szczęścia i pogody ducha, to każdy z nas powie, że tak, to jest potrzebne nam bardzo. Ale chcielibyśmy życzyć także, abyśmy zawsze mieli w sercu odwagę, taką, jaką muszą dziś wykazywać się ludzie, którzy nie wiedzieli nawet, że takową posiadają. Życzę, abyśmy nigdy też nie musieli przypruszać naszych myśli takimi problemami, z którymi ludzie za naszej wschodniej granicy nawet nie mogą się podzielić. Życzę, abyśmy mogli oddychać zawsze pełną piersią i by wyjście na ulicę związane było albo z drogą do pracy, albo z miłym wyjściem i spotkaniem, albo po prostu z relaksem. Z okazji 8 marca, słonecznych, radosnych dni, uśmiechu, pogody ducha, dobrej atmosfery i klimatu w rodzinach i spełnienia naprawdę wszystkich marzeń i pragnień. Dziękuję bardzo. W imieniu samorządu gminy, Rady Gminy Wągrowiec chciałem też na Państwa ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń i czego sobie życzę razem wszyscy i pokoju na świecie. Dziękuję. Drogie Panie, zgromadziliśmy dla Was najpiękniejsze z takich wczesnowiosennych kwiatów. Nie wręczaliśmy ich przy wejściu. Tak sobie pomyśleliśmy, że te kwiatki, tak jak my do życia potrzebujemy powietrza, przestrzeni, nadziei, tak one potrzebują wody. Więc każda z Pań przy wyjściu proszona jest, by zabrać z sobą właśnie tego tulipana. I życzymy miłego odbioru. My już nie z kabaretu, a teraz zapraszamy gwiazdy wieczoru. Dziękujemy. Skoro Dzień Kobiet na wesoło, to nie mogło zabraknąć kabaretu. Po części oficjalnej i życzeniach dla pań na scenie wystąpił kabaret z konopi. Tak ciężko pracowałem, że sił nie mam już. Wojtek! Wojtek! Wojtek, no! Kochaj mnie, miłość, i daj mi znać, kochaj mnie. Wojtek! Jest taki dzień 10 po wypłacie. Dzień niezwykły dzień, są kolejki przy bankomacie. Wojtek. Dlaczego ty uciekasz, co? Bo terminy mnie gonią, panie kierowniku. Wojtek, to my mamy gonić terminy. Za chwilę będzie kontrola z ministerstwa. Będą sprawdzać, czy wszystko jest gotowe, a ty co? Łazisz, mierzysz coś? Mózg se zmierz. W kasku? Tak, w kasku. Ale panie kierowniku, to nic nie ma. Przykro mi, masz tak od urodzenia. No. Wojtek, no co tutaj się dzieje, no? Wszystko jest gotowe? Wszystko jest gotowe. Elegancko? Elegancko. Na tip-top? Na tip-top. Tak? Tak. Tak? Tak. Tak? Tak. Tik-tak. Wojtek, to dlaczego garaże są na 7 piętrze, co? Bo tak jest w planach. Tak jest w planach. No tak jest w planach. Tak jest w planach, tak? Tak jest w planach? Tak jest w planach. Tak jest w planach. Czyli piwnic też nie będzie na 8. No, nie bo i tak nie będzie, no. No to mi to komplikuje sytuację. Tobie życie komplikuje sytuację, no. Co tutaj się dzieje? Tydzień byłem na urlopie, tydzień mnie nie było. Jest mniej zrobione niż jak byłem i było. Gdzie jest 9 piętro? Rozebraliśmy. Co? Potrzebowaliśmy materiału na 10. To rozebraliśmy 9. No. Trzeba myśleć. Oj, 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 zaśpiewaj z nami, życie jest do pani. Oj, 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 zaśpiewaj z nami, gdy życie jest. Mam obie ręce na SOR, pojechałem, ale mi się zrosły tak długo.
czekam na zabieg od poprzednich wakacji. Mniej jest ludzi w Chinach niż do rejestracji. Oj, 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 oj. Miałem firmę w Anglii i był pełen luz. Wróciłem